jest to, że uruchamiając połączenia pasażerskie o charakterze regionalnym, przebiegające przez kilka województw, inicjatorem tegoż połączenia w zasadzie musi być województwo, przez którego teren przebiega najdłuższa część tegoż połączenia. I w tej sytuacji, gdybyśmy mówili o połączeniu pomiędzy Wieluniem a Wrocławiem, no to gospodarzem tego połączenia powinien być samorząd województwa dolnośląskiego. I tak powiedzmy, że rozmowy w tej chwili zmierzają. Jest zgoda ze strony wszystkich trzech organizatorów, samorządu łódzkiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, żeby te połączenia pasażerskie przywrócić i to akurat w ilości no, tej minimalnej, czyli 6 par pociągów w dobie. Jest oczywiście tylko jeden, aczkolwiek podstawowy problem, mianowicie ta linia kolejowa pomiędzy Wieluniem a Oleśnicą jest na dzisiaj linią nieczynną dla ruchu pasażerskiego, odbywa się tam wyłącznie ruch towarowy. Stan linii niestety jest niezadowalający, dlatego że na niektórych odcinkach dopuszczalna prędkość to jest 40 km na godzinę. Właściciel torów PKP PLK czyni tam określone w tej chwili zabiegi remontowe, żeby poprawić ten stan, ale to ciągle nie jest jeszcze stan, który umożliwia otwarcie ruchu pasażerskiego. No i naszą rolą w tej chwili, tym ustaleniem, które tutaj dzięki też inicjatywie pani poseł podejmujemy, że będziemy próbowali występować do inwestoratorów, czyli PKP PLK z prośbą, apelem, nie wiem, propozycją, żeby jednakowoż tą linię przynajmniej w minimalnym stopniu doprowadzić do takiego stanu, aby móc ten ruch pasażerski uruchomić. Jesteśmy skłonni oczywiście do tego, do tych połączeń dopłacać jakieś kwoty, no bo wiadomo, że to nie będzie na początek przynajmniej rentowne. Na to również jest zgoda. Kluczowym jest, aby torowisko było zdatne do tego, aby ten ruch prowadzić. To są ustalenia dzisiejszego dnia. Wydaje mi się, że postęp duży, dlatego że zgodność trzech województw na uruchomienie linii to nie jest taka bagatelna sprawa. Województwo Dolnośląskie bardzo się cieszy z tego, że wspólnie z naszym sąsiednim województwem wielkopolskim i z województwem łódzkim doszliśmy do wspólnego porozumienia. Od samego początku w ramach zapisów naszego planu transportowego przewidywaliśmy takie połączenie i 6 par pociągów mamy zapisane w planie transportowym. I jeśli uda nam się skutecznie zachęcić i przekonać PKP PLK do tego, aby infrastrukturę do takiego stanu doprowadziła, to możliwe, że już w rozkładzie na 18 rok byłaby szansa na realne uruchomienie pociągu, ale to wszystko zależy w tej chwili od sytuacji, jak się rzeczy potoczą. My możemy próbować pracować już nad propozycją pomysłu rozkładu jazdy, nie tego najbliższego, czyli na 17 rok, który wejdzie w grudniu bieżącego, ale na 18 rok i takie symulacje przygotować, może to w jakiś sposób też by PKP PLK przekonało do tego pomysłu, ponieważ widziałoby, jak wygląda nasz województwa łódzkiego. Chciałam powiedzieć, że uważam również, że kluczową dla tego projektu jest przywrócenie tej linii dla ruchu pasażerskiego. W tej chwili ta linia jest jakby niedostosowana, brakuje tam infrastruktury dla usługi ruchu pasażerskiego. I to jest najistotniejsza kwestia. Na terenie województwa łódzkiego ta linia jest zelektryfikowana i jest możliwość obsługi pasażerów. Kwestią też byłaby tutaj ze strony województwa łódzkiego kwestia taboru, ponieważ jest jedną linią zelektryfikowana, to jest odcinek linii 25, więc chcielibyśmy tutaj jeszcze zastanowić się nad taborem czy spalinowym do obsługi tej linii. Na pewno ważnym też aspektem byłoby to, żeby zaangażować też pozostałych partnerów samorządowych, które się na tej linii znajdują, tak żeby można było razem z nimi współpracować właśnie na rzecz dostosowania tej infrastruktury do obsługi pasażerskiego. Zarządcy, czyli PLK też poważnie podobnie do nas do tego podejdą. Że tak powiem,
też podziękowania i to całkiem zasłużone dla pani poseł, bo naprawdę dziękuję bardzo. To było takie tournée po wszystkich trzech urzędach marszałkowskich, gdzie nie gdzie trzeba było przekonywać, gdzie nie gdzie nie, natomiast wszyscy państwo podeszliście ze zrozumieniem. Ja reprezentując gdyby gminę Wieruszów i powiat wieruszowski w imieniu swoich mieszkańców bardzo serdecznie dziękuję. Jechałem z taką małymi nadziejami do Kępna i muszę się przyznać, że nie liczyłem na to, że państwo uda się, że będziecie mówić jednym zdaniem. I jestem dzisiaj podbudowany. Za to chciałbym podziękować. Jestem podbudowany, ponieważ dawno tak konkretnie, żeśmy nie rozmawiali, krótko i konkretnie na temat. Szanowni państwo, nigdzie w Europie, a może to niewiele gdzie przewozy kolejowe, jakiekolwiek przewozy publiczne na siebie zarabiają. Wszędzie są dotowane. To nie tak, że jakieś ekstra pieniądze pójdą na linię 181, bo się komuś zachciało jeździć koleją z Wielunia do Wrocławia, przecież ma busa, może nim jechać. Nie, my chcemy, żeby ludzie w XXI wieku podróżowali tak, jak to się dzieje w innych regionach kraju, w innych regionach województwowych. W Syłuskim takim przykładem, o którym tutaj wspominaliśmy, udanych rewitalizacji przewozu czy zwiększenia przewozów pasażerskich jest odcinek Sieradz-Łódź, gdzie też jest bliskość, czy no nie bliskość, tylko oba ośrodki są przy trasie S8 i kolej bardzo dobrze konkuruje z innymi przewoźnikami. Ja chciałbym podkreślić, że wspólne stanowisko trzech marszałków, o ile się nie mylę, a pewnie się nie mylę, to będzie pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, bo dwóch marszałków się dogaduje bardzo często, ale trzech marszałków, ja przynajmniej o takiej inicjatywie nie słyszałem. I jest to poważny głos, który PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządca infrastruktury, musi wziąć pod uwagę. Również nie pusta deklaracja, ale konkretna deklaracja o uruchomieniu pociągów, to jest to, i ilości tych pociągów, to jest to, co wpłynie zapewnie mobilizująco na PLK, bo wskaże też przychody, źródła przychodów z tej linii kolejowej. Także ja jestem, że tak powiem, podbudowany. Dziękuję bardzo pani poseł, dziękuję panu marszałkowi, panu dyrektorowi, pani naczelnik z Łodzi, panu burmistrzowi za zaangażowanie. Dzisiaj mam dobry dzień.